bardzo serdecznie powitać po raz trzeci w Ostródzie. Trzeci, spotykamy się w Kajkowie na trzecich już zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc o puchar wójta. Tak się składa, że kontynuacja tej imprezy cieszy się dużym zainteresowaniem. Fajna impreza, myślę, że zagości już na stałe u nas tutaj i... No i wyniki, które uzyskują zawodnicy, są naprawdę dość duże i myślę, że nie mamy czego się wstydzić. Zjechało do nas w tej chwili około 60 zawodników. No, drodzy Państwo, tu ręce same składają się, dobra? Dlaczego to robię? No w sumie trudno znaleźć taką jedną przyczynę. Zawsze gdzieś dążyłam do takiego sportu. Kiedyś jeszcze za dzieciaka uprawiałam sztuki walki. W końcu poszłam na siłownię, tak jak większość kobiet, w celach sylwetkowych. Ale stwierdziłam, że nie nadaje się do sylwetki, bo mam naturę grubasa. A że lubiłam ciężkie treningi, to zdecydowałam się na sporty siłowe. U mnie na miejscu w Szczecinie była sekcja wyciskania sztangi leżąc. Bardzo lubię to, co robię. Nie uważam, żeby w jakikolwiek sposób umniejszało mi jako kobiecie. Czuję się spełniona po prostu to robiąc, idąc w ten sport, idąc w ciężary, czuję się silniejsza, pewniejsza siebie. I na siebie, wow, bardzo się cieszę, że tylu zawodników przyjęło zaproszenie. No ja po raz trzeci startuję, oczywiście nie zaliczam się tu do żadnych faworytów, traktuję to jako formę zabawy, nie jest to moja dyscyplina wiodąca, ale pobawić się warto. Rywalizacja odbywa się na bardzo wysokim poziomie, no... Niestety odbiegam znacząco od tego poziomu, ale tym się absolutnie nie przejmuję. Każda dyscyplina jest warta uprawiania. Każda dyscyplina wymaga wysiłku, konsekwencji. Tu wyniki nie biorą się z powietrza. Ci, którzy tutaj startują, wiele, wiele i potu i czasu spędzają na siłowniach i bardzo dobrze. Zachęcam do każdej formy uprawiania sportu. Nie tylko piłką, gmina Ostróda żyje również sportami siłowymi, dlatego cieszę się, że po raz trzeci widzimy się w Kajkowie.